Cześć, moi drodzy, jesteście w centrum wszystkich wydarzeń, czyli w sztabie numer 1. Jesteśmy na ulicy Dominikańskiej w Warszawie, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już wszystko za nami, ale jeszcze szum finału brzmi nam bardzo, bardzo mocno. Dzisiaj jest serduszko numer 1. Przyjechało odebrać serduszko numer 1. Czyli dwa serduszka w jednym. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Cieszymy się, że gracie z nami przez cały czas. Powiem Wam krótko. Kiedy zapowiadaliśmy całą licytację, suma jaka była wtedy na początek? 130 tysięcy, to podejrzewałem, że będzie super, jak dojdziemy do 350 tysięcy. I kiedy doszliśmy do 350 tysięcy, wziąłem łyk herbaty i wyszedłem po prostu z namiotu. Nie, byłem przez cały czas, żartuję. Wiedziałem, że to pędzi, że to idzie, ponieważ serduszko numer 2 okazuje się, że także nasz przyjaciel orkiestry od wielu, wielu lat ruszył też do akcji i dzięki temu akcja była bardzo emocjonująca, co można było zobaczyć. Cieszymy się bardzo, że wiecie, o co w tym wszystkim chodzi. Cieszymy się bardzo, że podkreśliliśmy, że dobry nastrój, dobre samopoczucie nas wszystkich, kiedy budujemy orkiestrę, jest rzeczą niezwykle ważną. Nawet jeżeli się dzieją rzeczy bardzo niezwykłe, tak? Takie, które są trudne do umieszczenia w swoich głowach i sercach, to jednak na samym końcu wygrywa orkiestra i nasza idea. Bardzo Wam dziękujemy, ściskamy Was bardzo serdecznie. To jest prezes, który przyjechał z fantastycznym napojem, czyli po prostu starą, dobrą orężadą. I za to ludzi bardzo lubimy. I nie wrzucał tam żadnych pastylek. Trzymajcie się, cześć, siema.